Ja muszę być 100% strażnikiem powagi w tych filmach. Ty jesteś tatą no i nas dobra, wyprowadzasz. My będziemy poważni. No proszę bardzo, może. Cześć, tu Przemek. I Ola. Ty jak masz na imię, kolego? Dzisiaj będziemy mówić o grze. Gramy w grę. Witajmy się, bo jeszcze było wiele prób i zero jakby... Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemo Przemek. I Ola. Witamy Was w XXI wieku. O. W XXI wieku gry planszowe to już nie są tylko gry planszowe. A. Tylko VR. Virtual? Ale to jest R, VR, czyli R. No. Reality. Słuchajcie. Virtual reality, boom. Słuchajcie, dzisiaj mówimy o grze Chronicles of Crime, którą dostałem bardzo dawno temu. I leżała, i czekała, i w międzyczasie różne zawieruszenia były, ale uwaga, w tym momencie ona jest już na Kickstarterze, już osiągnęła sukces, a więc ją sprawdzimy sobie i pokażemy zresztą Wam. Jest to gra, w której stosujemy właśnie aplikację, która będzie nam jakby wyznaczała czas, pokazywała co się dzieje i jest to gra kooperacyjna. I tak naprawdę zasady są żadne. Mamy śledztwo i musimy rozwiązać jak najlepiej zagadkę, która się pojawia w grze. Musimy odgadnąć, na przykład, kto zabił, kto popełnił przestępstwo. Nie? Musimy dojść do tego. Będziemy poruszali się pomiędzy lokacjami, będziemy przesłuchiwali świadków, będziemy zbierali dowody i będziemy korzystali z okularów, dzięki którym można widzieć pokój i zobaczyć, co tam się dzieje. Pokój? W tym momencie w aplikacji, która jest do tej gry, jest tylko tutorial i jedno, jakby jeden scenariusz, ale oczywiście wydawcy tworzą tego więcej i jest tego więcej, więc tutaj jest tylko to, co możemy Wam pokazać. Będę mówił na bieżąco, co się dzieje i nasz cel wspólny to, żeby rozwiązać zagadkę i jesteśmy, jak już zdecydujemy się, że rozwiązaliśmy śledztwo, przekazujemy, kto według nas jest przestępcą albo coś takiego i wspólnie dostajemy jakiś wynik. I wynik zależy od tego, ile czasu poświęciliśmy, czyli ile żeśmy robili ruchów, że poszliśmy tu, poszliśmy tu, poszliśmy tu, czyli czasu oraz na ile właściwą i pełną odpowiedź daliśmy. Czyli to jest taki trochę escape room prawie. To jest taki trochę śledztwo. I co tu będziemy wykładać tu i to? No będziemy wykładali postacie, tak jak już mówiłem, i poszlaki. Dobrze. Ja będę na bieżąco czytał, co nam aplikacja mówi. Nasz szef, oficer Doyle, wezwał nas do swojego biura. Wasza drużyna była, i to jest nasza drużyna, musimy się podzielić. Ola, proszę, jesteś Lu Chen, naukowcem. Ja jestem Harvey Marshall, kryminolog i Przemo, masz dwie postacie. Zlecono naszej drużynie, żeby rozwiązać, kto zamordował w Hyde Parku, czyli lokacji D. Mamy lokację D dostępną. I gdy tam dotrzemy, znajdziemy ogrodnika, który znalazł ciało. To jest ogrodnik, który znalazł martwe ciało tej kobiety. Bo możemy ich oboje przesłuchać albo się rozejrzeć, tak? Czyli teraz... I tam wszyscy idziemy? Tak, wszyscy podejmujemy decyzję zawsze wspólnie. No dobra, spróbujemy ich w takim razie, spróbujemy zobaczyć, co jest w tym miejscu. Ciało ofiary leży, możemy przeszukać to miejsce albo przesłuchać jego. Możemy to i to w naszej tak, decyzji. No to zróbmy to i to. Czyli przesłuchujemy tego pana. Kładziemy go sobie tutaj. A nie lepiej będzie najpierw zobaczyć babeczkę, żeby wiedzieć, o co pytać tego gościa? Możemy. Proszę bardzo. To będziemy widzieć, wiesz, trochę oglądałem filmów. Właśnie, tutaj jest przydatna wiedza z filmów z CSI. Kobieta umarła w okolicy południa. Jest młoda, z dobrej rodziny, ale widać ewidentne oznaki ataku na jej ciele. Widać oznaki jakiejś walki. To możemy mieć już jakieś przesłanki? Możemy mieć już jakieś przesłanki. To jest dziwne, że w otwartym miejscu o 12 w nocy, o 12 w południe, przepraszam, ktoś kogoś zabił. Tak. W sensie to musiałoby być w jakiś taki sposób, że no się nie wydał. Gdzieś musiał się schować albo coś. Albo zabił ją gdzieś indziej i przywiódł tutaj. Albo może jakaś trucizna, coś. Musimy to wszystko zapisywać w głowie. Ja nie mam pojęcia, które z tych informacji ma znaczenie dla śledztwa. Ale jest to wyjątkowe. Przesłuchujemy ogrodnika. Ogrodnik Kyle Thomas. Ogrodnik stoi obok miejsca zbrodni. Jest trochę spanikowany, ale chętnie odpowie na pytanie. O czym chcemy z nim rozmawiać? To Kyle, Kyle Thomas. Pracowałem tu przez 40 lat i nie widziałem czegoś takiego. Ja mam pytanie do niego. O matka. A my, czy my tracimy czas? My tracimy czas na rozmowę z nim. Co robiłeś dzisiaj o 12?
Ona mówi w kółko to samo. A po angielsku muszę powiedzieć? Tak. Hi Kyle. Dobra, on nic nie czyta. Oh my goodness. Tak średnio na podstawie. Search for clues. A, że... O, możemy szukać... Możemy rozglądać, jak chcesz się rozglądać? Ja chcę się rozglądać. Ale uwaga, teraz jest kluczowe. Wchodzisz do trybu VR. Proszę odłożyć kawę i uspokoić emocje. Czy mógłbyś schłodzić mi uszy, poproszę? Nie. Ta gra moim zdaniem... Bardzo dziwnie mnie Łukasz chwycił. Bo masz mega gorące ucho. Ja chcę ochłodzić ci ucho. Ja się błagam, niech się to nagra. Ja się czułam, jakby coś między wami zaiskrzyło, nie? No i trzeci raz, no. To się moim zdaniem zaiskrzyło, no. Gra pozwala grać bez tych okularów, tak? Tak? Ale z tymi okularami jest fajnie. Mhm. I uwaga, ty będziesz musiał się rozglądać, co się dzieje, ale tak. Nam mówić, bo my wtedy tutaj tak. Musimy szukać tych rzeczy i je wykładać, że one są. Tak. Oglądaj, proszę, przyłóż się do oczu i oglądaj. Co widzisz? No przed nami jest staw, jest łopata, która jest chyba brudna od krwi. O matko. I coś chyba jest narysowane. Znalazłem tam. Coś nad łopatą. O, widzę ślady krwi, leży babeczka. O matko. I jest opisana taką kredą, wiecie o co chodzi. Mhm. Jest ławka, na ławce chyba też jest krew, ławka jest tam dalej. Mhm. Co tu jest dookoła? Tu jest książka jakaś otwarta na wpół. Mam książkę, matka, ja znalazłem jeszcze rzeczy. Za mną jest torebka jej rozsypana i lalka. Leży lalka. O matko, torebka i lalka. O matko. I za mną i jesteśmy przy jeziorze po prostu. No i koniec, i ciemno. Dobra. Ale to wiecie, co to oznacza? Nie. To oznacza, że to musiało się być gdzieś w tym miejscu. No bo jest rozwalona torebka, leży książka, w sensie ktoś musiał ją tutaj zaatakować, że to się wszystko wysypało. Nie przyciągnął jej tutaj ktoś, nie zginęła przez truciznę, tylko miejsce zbrodni jest faktycznie miejscem zbrodni. To się stało tutaj, bo wszędzie jest dużo krwi i jest łopata. Na razie śledztwo zajęło nam 40 minut w grze. Więc kręcimy się po tym parku. Możemy teraz zastanowić się, czy chcemy przeglądać łopatę, ławkę, książkę czy jej torbę. Mhm. Więc chodzi o to, że może to tam się nam da, może nie. No dobra, sprawdźmy ławkę, no. No i po prostu zwykła ławka. Nie ma żadnej tutaj, nic nam to nie dało. Nie? No, ja bym zobaczył torebkę, może coś tam się wysypało, jakiś numer telefonu, coś, cokolwiek. You found the clue. A, okej, okay, znaleźliśmy. Gardening tools. A? Czyli znaleźliśmy podpowiedź, łopata. Mm-hmm. Znaleźliśmy torebkę. Jest w środku portfel. Ten portfel wskazuje, że ona należy do ofiary. Emily Gerard. Znaleźliśmy adres w dystrykcie Kensington. Czyli po prostu, żeby nasi widzowie wiedzieli, co się dzieje, tak. Jakby ty skanujesz rzeczy i ewentualnie jak skanujesz odpowiednią ilość albo odpowiednie przedmioty, to ci się pokazuje clue. Tak, to znaczy, że gra nam mówi, że rzeczywiście coś znaleźliśmy. A, że my na to patrzyliśmy i oni poskładali puzzle i widzą, okej, okay, coś znaleźliście. Mhm. Mhm. No czyli portfel nas tu zawiódł. I interesuje i mamy jej torebkę, nie? Po prostu francuska książka. Huh? You found the clue. Mamy podpowiedź, książka po francusku. Ona jest z Francji. Dlaczego ktoś w Anglii... Albo co najmniej jest na francuski. A dlaczego ktoś w Anglii nienawidziłby kobiety z Francji i chciał ją zabić? Francja i Anglia miały wojnę stuletnią ponad. Dobra. Idziemy do mieszkania. Jej dom jest duży i drogi. Imię Blanche jest napisane na skrzynce. To może być Francja. Kiedy dzwonicie, kobieta otwiera. 16. Dość nieufna. Była w stosunku do mnie. To jest jak? Pokojówka jakaś. Chyba pokojówka nam otworzyła, no. Przepraszam, pani Blanche nie jest w domu, ja wam mogę pomóc. Zabiła się. Goodbye. Co, poszła sobie, zamknęła drzwi? Nie, no, ja jej powiedziałem goodbye, ona nam nic nie może pomóc. Nie, moim zdaniem coś tam jest. Ale co, 15, nie? Coś tam tak, powiedział. Rozmawiamy z panią Blanche. Czekamy, aż ona wróciła do domu. A, nie ma jej tutaj. Ale która to jest pani Blanche? Czyli aplikacja wie, że jej jeszcze nie ma. Ale Blanche to jest kto? No to jest ta pani, która mieszka w tym, tam gdzie ona mieszka. A, że tam była jakaś współlokatorka, tak? Czy coś? Ona jest właścicielką tego, gdzie ona mieszka. A, chyba. Okay. A to jest pokojówka, która mówi, że dzień dobry. Pobijmy ją. Blanche jeszcze nie ma. To pobijmy? Dobra. Nie da się, czy nie da. Przesłuchanie z przemocą klikam. Nie, no nie ma czegoś takiego. Chyba. Tortury? Co robiła wczoraj o 12? Zapytaj. Zaskanuję jeszcze raz location. Łukasz musi być bardziej agresywny. A nie, ja już, tak... już tu jestem. Ja, oni mówią, już tu jesteś. A matka. No. A tam się można rozejrzeć? Coś tam wejść z buta, coś? No nie. Okej, straciliśmy 5 minut patrząc na klucze. Dobra, słuchajcie, nie idzie nam, skupmy się. Mamy, o! No a zyskanuj ją, może już wróciła. A co, nie, właśnie, ona co wróciła. A co nam daje właśnie to? Patrz, on jest
On jest w kosnicy. Możemy iść do kosnicy. A może tak, albo są nasze postacie, że po prostu... A, to jest doktor. Dobra, okay. idziemy do doktora do kosnicy, prawda? Ja jestem scientist. No, najpierw idźmy do kosnicy. A ty masz laboratorium, gdzie można coś sprawdzić, wiesz, próbki DNA. Dobra, idziemy do kosnicy i zapytać, co jest grane. Tak. Halo, doktorze. Dzwonimy, nie poszliśmy. Halo, halo. On pyta. Czy macie ciało? Zadzwoniłem, mamy ciało. Kliknąłem i on mówi tak, tak. Chcesz, że my mamy ciało? Dobra, jest w kosnicy. Uwaga. A, czyli on ma ciało. To nie ma znaczenia. Każdy ma jakieś ciało. Ja mam ciało, ty masz ciało. On mówi, że była walka przed śmiercią. I ona, ta kobieta, która umarła, trzymała broń przed śmiercią. Około 12:30 umarła. Wykrwawiła się na śmierć. O, ładnie. Tam jest dużo krwi i może się okazać, że część z tej krwi nie należy do tej babki, skoro ona ma broń, może no to ona strzeliła. Jest. No to musimy zapytać tej babki. Czy może znalazła jakieś, wiesz, halo, szlaki krwi, halo, kogoś innego? Halo, policja. W międzyczasie skoczyłbym po pączki i kawę. No, ja bym chciała. A jesteśmy policjantami. Tak w ogóle? Poczekaj. Możemy jej dać jakiś przedmiot do sprawdzenia. O. A co? Łopatę? No. Tam jest wiucha, no. O, matko. Proszę. Jest krew na łopacie. No to wiemy. Są dwa rodzaje krwi. A plus i B minus. My powinniśmy to zapisywać. Przemek, zapisujesz to? Ja to wszystko pamiętam. Dwa rodzaje krwi, A plus, A plus B minus. Możemy jeszcze zapytać ją o torebkę, ale... A ty jesteś kto? Nie. Nie wiem, kryminolog. Ja nie wiem, co to znaczy. A może ty masz jakieś kamery, wiesz? Ja nie wiem, co to znaczy. No, zeskanuj się. Myślisz? No tak, no jak już się skanujemy wszyscy. Dzwonimy do kryminologa. On może profil psychologiczny kogoś przestudiować. Ale jeszcze nie mamy podejrzanego. No, nie mamy suspekt. Nie to. Prędzej moglibyśmy znów zadzwonić możesz do... Możesz zrobić przekrój psychologiczny, póki jesteś z nim na fonii tej pokojówki. A może tej kobiety, która jest martwa? No, że będziemy wiedzieć, wiesz, co ona... No, też jest dobra. Zrób. Tak? Tylko na podstawie czego on zrobił przekrój? No, od dwóch godzin... No ale Łukasz, my od dwóch godzin ustaliśmy już dużo. Wiesz w serialu, ile dni ludziom zajmuje rozwikłanie takiej sprawy? Cały sezon serialu czasami, jedna sprawa. To jest prawda. 15 odcinków, po półtorej godziny. My dwie godzinki już prawie... No. O, uwaga. Dzwoni do nas szef. Słyszałem, że idzie wam do kitu. To o matko jedna. Pominęliśmy coś tutaj, jakieś te... Ważne informacje. No po pierwsze... Ale tutaj gdzie, rozglądając się? No. No to trzeba się rozejrzeć jeszcze. Matka jedyna. Ola, powiedz, co widzisz. I tam są... Tam był jeszcze ten. Co? Co zauważyłeś? Nie wiem, takie, że obrysowane też były kredą, jakieś takie ołówki, czy tam... I ciało? Nie. Coś innego było obrysowane. I to nie była łopata. Co przegapiliśmy? No to patrzymy dalej. No ale się. Dobra, to ja teraz bez okularów patrzymy. To jest. Znów oglądasz? No. O, losie. Godzinę jesteśmy w parku. No tak, sprawdzamy to samo. Jest już wieczór, no. A bo każde sprawdzenie nam zabiera... Dobra, tam, to tak? Weźcie strzelmy, że to jest ktoś tam, no. I pójdźmy dalej z życiem. Że dobrze, koniec śledztwa to jest ta. Nie wiem, ale bo ja nie wiem, co to ostatni, jest, no. Ostatnia próba. Pokaż. Czy to jest tam? Poczekaj. Widzisz? Nie. To jest strzykawka! Tak? To są narkotyki. Drugs. Pokaż. To są narkotyki. Let's go. Poczekaj. To nam może tylko zabrać czas, nie? Dobra, już i tak jesteśmy. Tyle razy się rozglądaliśmy. Dobra, wracamy do naczelnika, powiedzieć, że halo. Są dragi. Są dragi, po prostu. Czy idzie nam dobrze? Halo, naczelniku! Prosimy podpowiedź naczelniku. On jest taki Chuck Norris. Czyli my możemy pójść do ogrodnika i powiedzieć mu, co to te narkotyki robią? To idźmy pokazać mu. Że pokazujemy mu narkotyki. Goodbye. Policja. Ogrodnik jest wstawiony. Ogrodnik jest... O, jest. Nie pozwala sobie zeskanować kod. O! No. Tak, to moja łopata. O. Ogrodnik. Idziemy do więzienia. Zostawiłem ją na lunch. Przypadkowo, ale to bezdomny zabrał ją ode mnie. Halo, bezdomny. What can I do for you, man? Co to za narkotyki są? Ale weź go teraz tak, wiesz... Uwaga. Weź mnie, nie zawracaj gitary. Ja jestem tylko, wiesz... Ja nie dinuję, ja tylko przyjmuję. Zapytaj Leonardo.
on ma mocniejszy staw. Ty, ale ładnie sprzedał gościa, nie? Zresztą zadać pytania już halo, powiedział. Czy masz narkotyki? On mieszka tutaj na tej linii. On w rogu parku jest, Leonardo. Mam 40 lat. Nie przetrwałbyś, jakbyś nie był. On kombinuje. On kombinuje. A, proszę, narkotyki. Co to są za narkotyki, Leonardo? Tak, czy to są halo, twoje? Pooczyp się, a sprzedam ludzi. Wszyscy z tej grze sprzedają ludzi od razu. Od razu, no. Takie tacy kumple. Nie ma go w parku, jak to? Halo? Dobra, wracamy do Leonardo, coś tutaj nie gra. Do Leonardo czy do tamtego? Żeby zapytać, gdzie jest twój kumpel? Tak, dokładnie. O! Gdzie jest twój kumpel? Buck jest moim kumplem. Znajdziecie go pewnie w dystrykcie Soho. Chodzi do tam do irlandzkich pubów. Albo w dystrykcie Lambert mają squat, tam bezdomni. Oh my goodness. Nie idźmy tam, tam nas zabiją. My razem byśmy się rozglądali po tym parku, a to są już tyle rzeczy do zrobienia, no. Wchodzimy do baru i tam jest barman. I on mówi, drinka jakiegoś? O matko jedyna, barman nie ma okna. Coraz gorzej. No to świetnie, nie? Hello barmanie, nie chcę drinków. Czy znasz tego bezdomnego? Ja bym wziął. Weź jednego drinka. Jednego? A nie ma takich opcji. Ups. Siedzi przy stoliku. Jak jesteś jego kumplem, to trzeba za niego zapłacić. Bo on jest bezdomny. On przyszedł, wypił trzy drinki i zapłaci później. Nie jestem jego kumplem, na razie. No idziemy do bezdomnego. Co to ma być, policja? Nic nie wiem. Dobra, ziomek. Kto te narkotyki? A co, pokazać mu, hej, mamy krew? Musimy wziąć od niego krew, od niego musimy wziąć próbkę krwi. Zapytałem go o krew i powiedział, że on jest A+. A mamy A-, tak? Nie. A tamten był B-. Ona. I zabił ją też A+. No to on jest przestępcą. Poczekaj. A zapytaj się innych ludzi o ich krew. Nie, jak pasuje, a nie. Jak pasuje w filmach, to jest twist, że on nie jest. Tak. A dealer? Ej, co z dealerem? Wysłał cię dealer? Oddam mu pieniądze z powrotem. Tylko musi chwilkę poczekać. Okej, czyli on wisi wszystkim hajs. Mhm. No to on ukradł hajs tej babce. Nie. No nie wiem. Co ona ci powiedziała? Matko jedyna, dzwoni do nas szef. Czy się nie pośpieszycie? Wygląda na to, że mała dziewczynka jest kluczowym elementem. Czy rozmawialiście z jej rodzicami? Jaka dziewczynka? What? Nie rozmawialiśmy z niczymi rodzicami. Goodbye. No moim zdaniem... A weź zobacz kryminologa. Nie, może... Zapytaj o szefa. Nie będę dzwonił do gościa w policji, donosić na szefa policji. Czyja jest ta... Może zadzwońmy do kogoś i zapytajmy, czyja jest ta zabawka. Rozumiesz? A, no to jest klucz do małej dziewczynki może. Do kogo należy lalka? A może pokojówki zapytamy, czy jest lalka? To też jest opcja. Dzień dobry. Właśnie, może trzeba ją bardziej przycisnąć. Tak, przyciskamy pokojówkę. Dobrze. Halo, pokojówko. Dzień dobry. Ups, to jest prezent dla Klary. 14 wyciągnij. No dobra. A czy znasz te narkotyki? O! Nie powinnam ci tego mówić, ale dzisiaj rano Emily, ta co umarła, i pani ambasador miały sprzeczkę. Myślę, że to było o narkotyki. Ale jakby co, nie słyszeliście tego ode mnie. Widziałam, że... Ona jest przestępcą. Ma na imię Klara, ma 9 lat i jest cudowna. I przygotowywałam dla niej piknik dzisiaj rano i Emily zaniosła jej do parku. Bardzo ją kocham i ja bym chciała mieć taką córkę. Ale zawsze Emily spędza z niej czas, bo to jest jej praca. Czyli ona jest opiekunką... mamą tej? Tej jest ta, a ta jest opiekunką tej. A. Klara zaginęła, dobra. Od godziny. To która to jest Klara? Ta. Od godziny patrzymy nie na to, zapomnieliśmy. O, ludzie. A może przyszła już teraz ta cała jej matka, czy nie? Nie, ja ewentualnie mogę tak, zapytać ją, tak? I zapytać, co myślisz o tej. Czyli co myślisz o pani ambasador? Z twarzy bardzo chłodna i zimna. Ona jest w ambasadzie District A, Westminster. Znaleźliśmy ją, no. Jesteśmy w ambasadzie, jest strażnik. To jest Wolverine? Tak, z czym mogę ci pomóc? Ja mówię, halo, czy znasz tę dziewczynkę? Tak, jest córka. Czy jeszcze coś? Tak, pytam. Tak, o panią, gdzie ona jest? Gdzie jest ona? Gdzie są rodzice? Musicie z nią porozmawiać. No my chcemy z nią porozmawiać. No to weź teraz ją zeskanuj. Ona jest tu po prostu? No. Halo? Ona pyta, po co chcecie ze mną rozmawiać? A my mówimy, bo o twojej córce. Skąd wiecie o porwaniu mojej córki? Powiedzieli, żeby nie rozmawiać z policją i mam nadzieję, że to nie będzie, nie sprawi, że coś się jest stanie. Drugie. Dostałam pytanie i dostajemy, uwaga, przedmiot specjalny 3. I to jest telefon. I to może pomóc. No i ładnie. To jest telefon, na który dzwonią porywacze. Dobra, dzwonił do porywaczy. Halo, porywacze. O matko jedna. Na tym telefonie Klara na telefonie dzwoni i mówi, że potrzebuje 1 000 000 funtów i mam pieniądze. Co mam z nimi zrobić?
Kto ma pieniądze? Ona. No. Czy jesteście z policji, co mogę wam ufać? Mhm. Ale proszę, weźcie moją córkę i pieniądze. Szybko zdobyliśmy zaufanie. A, komu pokazać ten telefon? Komu? Poczekaj. Komisariatowi? On. On. Zhakuj. Zhakuj telefon. Dzwonimy do hakera. Zhakuj. Haker. Zhakuj go. Haker, hakuj w telefon. O-o. Złamałem message. Ha. Dobra. Wiadomość była wysłana stąd. Oni są tam. Czy dzięki, oni są tam? Czy... Dzięki haker. Ja już wszystko wiem. Tak? Ona bejtuje, że porwali jej córkę, bo chce wyłużyć jej hajs na narkotyki. Nie, oni nie są tu, oni są tu. Ona, ona jest w tym, tak? A ty, czekaj. A. Jest jakieś opuszczone mieszkanie. Find the clue. Telefon dzwoni. Odbierz. Tutaj się pojawiła wiadomość. Jeśli chcecie dziewczynkę żywą, macie 3 godziny, żeby położyć pieniądze w trzecim śmietniku od lewej w Hyde Parku. Nie, szukamy, uwaga, szukamy wspólnie opuszczone mieszkanie, w którym przetrzymywali tą dziewczynę. Chyba. Musimy to robić szybko, bo nam 3 godziny tylko dali. Czy Łukasz, patrz się. A, to jest prawda. Tak, dobra. Więc tak. Czyli weszliśmy tam do tego. Ale my mamy ogólnie mało czasu, nie? Weszliśmy do mieszkania, więc mamy mało czasu. Decoration items. Wiem. Ale ja wiem, ja wykładam wszystko, co mamy, to już zaraz przebierzemy. Ubrania. Moim zdaniem tylko ubrania sprawdzamy. No. To jest priorytet, że tam były ubrania dziewczynki. Mhm. Ubrania dla dziewczynki i dla chłopca. O matko. My musimy iść do tego parku. No i po prostu czatować przy śmietniku i koniec, nie? No. Dzień dobry, poproszę siedzieć przy śmietniku. Mhm. No nie ma innej opcji. Chcesz przemoszukać? No. Szukaj. Flip, no. Możesz bez okularów, żeby przyspieszyć i co tam się dzieje. No są strzykawki. No ale co nam to daje, że my tutaj raz jesteśmy i potrzebujemy? Nic nie ma. To wy przeskanuj pieniądze. Podarte. O! Włożyliśmy pieniądze obok śmietnika. Włożyliśmy, tak? Tak. Czekamy godzinę, aż ktoś przyjdzie. I przyjdzie jakiś facet, idzie w ciemności. Ucieka, kiedy spróbujemy go aresztować. Zna lepiej i ucieka. Uciekł z pieniędzmi! Najgorzej! Uciekł z pieniędzmi, gościu! Dzwonimy do niego. Halo? Poprosimy z powrotem nasze pieniądze. No. Nie możemy dzwonić do niego. Nie wiemy, co to jest. Jakiś wysoki, chudy gościu. O, dzwoni szef. Nie możemy dalej czekać. Będę kogoś aresztował, ale kto jest podejrzany? I jak wiemy, kogo aresztować, to mamy wskazać. Jego aresztować? No. Znaczy, mi się wydaje, że on był tylko, jakby on przynosił pieniądze. No, ale można go, wiesz, zaaresztować i przesłuchać. Solve the case. Reportujemy. To weź go. Kto zamordował dziesiątkę? On. Odbierał pieniądze i on zamordował. Zgadzamy się, czy nie? No, spróbujmy. W sensie, to byłoby teraz zbyt oczywiste, no, ale nie mamy lepszego clue. No musimy jakąś decyzję podjąć. Je, dobra, on? No. On? Nie wiem. No może narkoman. Ja się wycofuję. Dobra, narkoman? Tak, zeskanuj go. No. Moim zdaniem tamten. Czym zamordował? Łopatą. Albo nożem. Czemu była zabita? A, o matko. Why was she pieniądze, Biko, ponieważ pieniądze, przez pieniądze. I narkotyki. Kto sprzedawał narkotyki? O matko, hitna. On? Nie, on? Who he was selling drugs to? Nie, kto sprzedawał jej narkotyki? Czarny, nie? Ten, ale ten jest dealer. On mówi, że sam przyjmuje, tylko ten sprzedaje. Aha, czyli ten nie sprzedał narkotyki. O matko jednak, kto miał z nią romans? Nie doszliśmy tam. Kto miał z nią romans? Miał za mało wiedzy. Dobra, strażnik. On jest dość przystojny, może on. Strażnik miał romans. Aresztujemy jego, był totalnie na haju. A, on miał dużo kasy i wydał wszystko na dragi. I jest naćpany. Moglibyśmy zamknąć sprawę teraz, ale on wyznał, że on był... Jakaś organizacja się z nim skontaktowała, która chce kupić dziewczynkę i musimy to dalej robić. Z nim się skontaktowała, tak? I mamy wynik 100 na 150. Wow. Czyli dużo. Bardzo dobrze nam poszło. Co się moim zdaniem poszło na średnio, ale... Wszystko dobrze wiedzieliśmy, chyba nawet tego zgadliśmy. Tak? On miał romans. No tak, no taki przystojny. Dobra, uwaga, jakie wnioski po grze? Na początku jest takie uczucie, że dziecko we mgle, nie wiadomo. No i nie wiesz też, jak bardzo przywiązywać uwagę do czego, nie? Tak. Ale później jak się okazuje, że każdy szczegół ma znaczenie, to nabiera jeszcze, to jest coraz więcej fanu, tak mi się wydaje. Fajne jest to, że właśnie jest bardzo dużo rozmowy. Że jest bardzo mało jakby takiej gry ułożonej, takiej, że okej, A do B nas kieruje. To trochę naprawdę... jest tak, że ja kieruję tym, nie? Nie, ja nie mówię, że ktoś kieruje, tylko że gra nas tak kieruje, nie? Że po prostu, że to jest no z A do B, tu musi się pójść C, gra nas kieruje, ale w taki sposób jakby bardzo realistyczny, tak mi się wydaje, nie? Że jakby odczuwa się to, że łazimy z miejsca na miejsce, sami jeszcze nie wiemy, czego szukamy, później to okazuje w trakcie, no to jest takie bardzo właśnie real. Jest mnóstwo takich rzeczy,
które są właśnie nieoczywiste. Mhm. Czyli na przykład rozmawiamy z nią, pokażemy jej to. To tak. jest co innego niż oglądamy to. Mhm. Tak. No. I to są rzeczywiście różne rzeczy współdziałają, prawda? Że rozmawiamy z nią, zapytamy nią o to, nie? Mhm. Albo idziemy tu, ale jego tu już nie ma. Tak. No i to w sensie jest ciekawe. Podoba mi się, że ta historia nas nie prowadzi po sznurku i my po prostu musimy podążać tam, gdzie ona nas zaprowadzi. Tak. Tylko faktycznie my musimy skumać, komu co chcemy pokazać, z kim, kogo chcemy skojarzyć i tak dalej. Tak, dokładnie. Mi się też bardzo podobało, że w pewnym momencie wjechał na bit czas, bo na początku miałem takie, dobra, szukajmy wszystkiego 30 godzin. Tak, a to było bez sensu, że tyle czasu traciliśmy. No ale z drugiej, no właśnie, no tak, ale, bo ja się nie czułam nawet zestresowana tym czasem, tylko takie o 20 minut, o 30 godzin, o coś tam, to nie ma znaczenia, bo jesteśmy w tej rzeczywistości, a nie w tamtej, ale później, jak było, że za 3 godziny w parku musi być albo coś, tak. No to wtedy wjechało takie ciśnienie, nie? Muzyczka może zbudować jeszcze bardziej klimat. No to jest, ja bym powiedział, że to nie do końca jest gra planszowa, nie? To jest miks dosłownie gry planszowej i zagadki w stylu Escape Room, czy w stylu, no nie wiem, nawet po prostu w stylu gry komputerowej, gdzie są różne ścieżki, że jest taki trochę, trochę otwarty świat. Ja myślę, że to na randkę na przykład może być dobra gra. To są szczerze. Bardzo mi się podoba swoją drogą ten mechanizm z tego, że wszystko jest oparte o ten kod QR. Nie? Że to tak sprawnie dosyć idzie, że my bardzo możemy sprawnie, nagle przejść w inne pomieszczenie i być i to mocno działa na wyobraźnię, że teraz jesteśmy gdzieś indziej, mamy inne dowody, są tutaj inne osoby i ta gra właśnie wyzwala właśnie to, że my musimy mieć to przed oczami i pamiętać te rzeczy. Nie? To jest prawda, ja o tym nie myślałem, ale rzeczywiście to, że my tutaj klikamy tylko i chodzimy, to idzie bardzo sprawnie, że jest niewiele takiego oderwania od historii. Także na pewno zostawię uczucie, jeszcze bym grał w to. Ja bym sobie w to sam zagrał, bo to myślę, że solo też by działało jak najbardziej, nie? Czy nie da się? Tak, da się, dosłownie da się. W sensie ta gra pokazuje, że jest jeszcze dużo rzeczy takich nowych przed nami w grach planszowych. To już jest dobrze zrobione, mam wrażenie, że to już jest dobre. I moim zdaniem będą coraz lepsze, coraz bardziej zaawansowane. Tak. Na jaką okazję, Ola, wyciągnęłabyś tą grę? O. Wieczór. W sensie wieczór w domu ze znajomymi zamiast filmu. Mhm. Ale też coś właśnie, że masz ochotę na nie tyle przeliczanie punktów, nie? Bo tak, to tylko na historię. Na historię, na opowieść. No? Trochę tak jak Time Stories albo tego typu gry. Gry, gdzie jest napędzane są historią. Nie? Tylko w inny sposób. Ile mamy scenariuszy tutaj? Żeby sprawdzić szczegóły tego, ile jest scenariuszy i co jest w tej grze tak naprawdę, to trzeba wejść na Kickstartera chyba, bo ja naprawdę nie wiem. To mi wysłali i ja mam tutaj tylko tutorial i jeden scenariusz i koniec. No, XXI wiek przyszedł do nas bardzo szybko. Już. Zaskoczył kierowców. Tak wygląda Chronicles of Crime. Następnym razem pewnie już jakaś rywalizacja między nami. Nie szło nam dobrze na początku i końcówka była chaotyczna. Tak. To i tak instynkt podpowiedział właściwie. No. Tak wygląda Chronicles of Crime, kolejna gra, która na pewno jest czymś zupełnie nowym, czymś, na co warto zwrócić uwagę, czymś, co chyba polecamy, szczególnie jeżeli tego typu... Gry cię wciągają. No właśnie, tego typu zabawa, nie? No. Cię wciąga. Jak lubisz Time Stories, jak lubisz co tam jeszcze? Posiadasz Szaleństwo, ale to jest też... Posiadasz Szaleństwo jest bardzo grą, Time Stories jest taki czymś pomiędzy, powiedział, to już jest bardzo jej historiogra. Tak, no to wtedy faktycznie. Dobra, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ejo.